Szanowni Państwo, prezentujemy dzisiaj zbiór próz poetyckich Jana Kasprowicza, zatytułowany o bohaterskim koniu i walącym się domu z 1906 roku, który ukazał się nakładem księgarni Altenberga i Wendej Spółki. Kasprowicz, poeta, dramaturg, tłumacz, krytyk literacki, był jednym z czołowych przedstawicieli liryki okresu Młodej Polski. W młodzieńczej twórczości przedstawił przejmujący obraz chłopskiej nędzy, zwłaszcza w cyklu Sonetów z chałupy. W swoim głównym dziele, cyklu refleksyjno-filozoficznych hymnów, ukazał poprzez wizję apokaliptycznej zagłady i manifestacją bluźnierczego prometeizmu kryzys współczesnej kultury i wartości społeczno-moralnych. To właśnie do tej problematyki powrócił w prezentowanym przez nas tomie prozy poetyckiej, ale już w bardziej groteskowo-satyrycznej wersji, niemiłosiernie ukazując Filistra i jego pusty żywot. W dalszej twórczości Kasprowicza przezwyciężenie postawy poczucia kresu ludzkości wiązało się ze zwrotem ku franciszkańskiej afirmacji świata, ku przyrodzie tatrzańskiej czy poprzez sięgnięcie po stylizację ludową. Ponadto należy wspomnieć o roli Kasprowicza jako tłumacza wszystkich dzieł Aeschylosa i Eurypidesa, a także literatury angielskiej. A prezentowany przez nas tom zasługuje na uwagę także ze względu na secesyjną typografię. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów Literatura Piękna Polska, Poezja Polska i propozycje na prezent. Zakochaj się w antykwariacie.